Hejcianko, z tej strony muzyka TV, szerzej znany jako życiowy coach TV, albo Mentor TV, albo Sigma TV, albo Opium TV, albo napalony TV I coś jeszcze było? Chyba już nic nie było. Dzisiaj taki troszkę inny odcinek, wiem, że możliwe, że zwabiłem was trochę tym tytułem, bo napisałem w tytule Jak zacząć robić swoje Co sugerowałoby, czy tak naprawdę znam odpowiedź na to pytanie. Nie znam odpowiedzi na te pytanie. Wydaje mi się, że nikt nie zna odpowiedzi na te pytanie. i każde ma własną opinię. Tak naprawdę subiektywna opinia jest posiadana, jeżeli chodzi o, o tego typu pytania lifestyleowe. Taki odcinek typu lifestyle. Nie ma żadnych tak naprawdę nowych premier, które by były warte sprawdzenia w tym momencie, według mnie przynajmniej. Dlatego nic nie było przez te kilka dni na kanale, ale już wracam, już dostarczam materiał taki lekko pogadankowy, rodem z tego rodem z e, lat, czasów, gdy miałem troszkę mniej subskrypcji, często sobie lubiłem pogadać, wy też to lubiliście, więc e, bardzo mi jest z tego powodu miło, że lubicie oglądać, co to jest w ogóle paradoks straszny, że wielu z was nie przychodzi na samą reakcję, tylko wiele z was przychodzi na to, żeby mnie posłuchać, pooglądać, co to mam do powiedzenia i jak tam u mnie ogólnie leci itp. itd. Więc tak generalnie, w skrócie, zanim jeszcze zacznę przechodzić do tego odcinka, chciałem powiedzieć, że Poległem, jeżeli chodzi o szlugi, pieniędzy nie paliłem, ale kupiłem wczoraj paczkę i troszkę palę ale staram się po prostu stopniowo z tego schodzić, więc trzymajcie kciuki i nie dometowywujcie mnie w, w komentarzach. Eee, co, dieta dalej trzymana, treningi dalej trzymane, więc jeśli chodzi o to, to cały czas trzymam to jak okolicy 1500-800 kalorii eee, na Wydaje mi się, że twarz już trochę taka jest Czuplejsza. Mam nadzieję, że też ktoś z Was to zauważył. No i co, w ten weekend nie będzie streama, bo będę na jemie. Będę troszkę na jemie, będę wszystkie 3 dni, to jest moje, tak naprawdę mój ulubiony dzień w roku Będąc na jemie, czuję się jakbym był kurwa w domu, więc na pewno będę tam przez cały ten weekend więc stream e, jakoś w tygodniu raczej powinien wpaść. Co do mojego mentala, ogólnie głowy z tu jakim jestem, wszystko jest ok. Moja mama pojechała do niemiec do pracy, pozdro mamo jeśli oglądasz, e, więc mam wolną chatę, wszystkie zajebiste leseczki powyżej 18 roku życia zapraszam. E, no i co? Bez będnego pierdolenia chciałem przejść do tematu. Jak zacząć robić swoje, jak zacząć tak naprawdę z tym wszystkim, jak zacząć, gdy czujecie się kurwa na dole, jak czujecie się podłamani, itp., itd. Chciałem po prostu powiedzieć kilka rzeczy, które tak naprawdę skierowało mnie do miejsca, w którym jestem i pomogły mi dojść i wstać z tego przysłowiowego łóżka. Nie tylko przysłowiowego, bo, przysłowiowego, bo miałem czas, że leżałem tylko w łóżku, wstawałem tylko, żeby i spać z powrotem, co było bardzo, bardzo, bardzo chujowe. Ale nie wiedziałem, nikt mi nie był w stanie pomóc, od nikogo nie usłyszałem słów wsparcia czy motywacji, więc chciałbym je przekazać Wam. Takie rzeczy, które tak naprawdę same do głowy mi weszły w momencie, gdy zacząłem robić więcej. Więc, taką pierwszą, najważniejszą rzeczą, która dała mi bardzo dużo takiego wsparcia i bardzo, takie, bardzo dużo takiego myślenia, żeby po prostu zacząć robić swoje, jest na pewno to, że nikt za mnie tego życia nie przeżyje. I nikt za mnie nie zapłaci rachunków, nie pójdzie do pracy, nie zarobi i nie zrobi e, wszystkiego, co mógłbym zrobić tylko i wyłącznie ja. E, może brzmi błaho, może brzmi prosto, ale z uwagi na to, że wiele osób nie wie tego i wiele osób żyje w przekonaniu, że będą wiecznie żyć na garnuszku rodziców i będzie po prostu jakoś się układać. To jest prosta rzecz, co nie? No rób swoje, wiesz, to prosto to brzmi, iść do pracy, bo inaczej umrzesz, nie? Tak naprawdę umrzesz jakby w świecie. Niby prosto brzmi, ale wiele osób na pewno potrzebowało tego, żeby to usłyszeć, między innymi gdyby mi ktoś to powiedział wcześniej, że muszę iść do pracy, muszę mieć systematyczność, mobilizację, tak naprawdę ułożyć sobie plan działania i, i działać z tym wszystkim. Gdybym sam sobie tego nie powiedział w głowie, to tak naprawdę nie wiem, w jakim miejscu bym byłbym teraz. Więc jeśli jesteś osobą, która ma jakieś tam problemy, ciężko mu jest stać z łóżka, nie masz żadnej motywacji, musisz pomyśleć z drugiej strony, popatrzeć na to z drugiej strony i tak naprawdę uświadomić sobie, że Pójdziesz do pracy, no będziesz się a będziesz siedział tam 8 godzin, będzie ci ciężko, wiesz o co chodzi, będą problemy, zawsze tak jest na początku, co nie? Ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest więcej plusów niż minusów wchodzenia do pracy. No z minusów pewnie to, że musisz wstać rano albo w całą noc, przesiedzieć w pracy. Okej, okay, przeżyjesz. Każdy z nas, każdego kogo widzisz na ulicy powyżej tam 18 roku życia czy 20 był w pracy, robił, to, robił, to, pra, robił tą pracę, miał swoje obowiązki, itp. itd, co tak naprawdę uczy na szkoła, taka systematyczność i robienie swoich rzeczy. Ale ee, popatrz na plusy tak naprawdę, popatrz na plusy tego, że idziesz do pracy. Po pierwsze, masz ściano, najważniejszy plus, co nie? Masz ściano, możesz z nim zrobić co chcesz, rozwijać zajawę, nie wiem, kurwa, skrzynki chcecie się otworzyć, cokolwiek. Ja tam nie wnikam, kto jakie ma pasje, kto ma jakie zajawki, możesz zrobić cokolwiek z tymi pieniędzmi, które masz. Jak zrobisz więcej godzin, będziesz miał tych pieniędzy jeszcze więcej e, analogicznie, co nie? Ale taka najważniejsza sprawa, wydaje mi się, która wiąże się z tym, że zaczniesz pracować, zaczniesz robić swoje, zaczniesz jakby podejmować działania, jest taka, że praca bardzo mocno nauczy Was systematyczności i takiego poczucia w środku, że masz jednak jakiś obowiązek, który musisz zrobić, musisz przyjść tam, zrobić coś, e, zrobić to, co do ciebie tak naprawdę należy. I taka satysfakcja, którą czyjeś w środku jest bardzo, bardzo, bardzo duża, gdy po prostu jesteś zadowolony z rzeczy, które wykonujesz na co dzień. Może to brzmi błaho, może kurwa, nie wiem. Call center czy inne prace, taka pierwsza do głowy mi przyszła dla młodzieży, bo też zdaję sobie sprawę, że dużo osób z was jest młodszych, brzmi błaho, nie? Ale to bardzo, bardzo dużo nauczy. Samo fakt, że musicie wstać, iść, zrobić swoje i wyjść, to taka rzecz, która naprawdę dużo wam do, do głowy i bardzo wam pomoże w spełnianiu zajawki. Bo jak już będziecie mieli taką wiedzę nabytą i macie taki experience, takie doświadczenie życiowe, że przeszliście to, co mieliście przejść, bardzo was jakby ustosunkuje i utrzyma was w pchaniu waszej zajawki, bo będziecie wiedzieć, że musicie zrobić to, to i to, bo inaczej nie będzie tego. Bardzo analogiczna sytuacja jest właśnie z pracą i wydaje mi się, że to jest jedna z takich ważniejszych rzeczy, którą musicie wbić sobie do głowy. Że musicie znaleźć sobie pracę, nawet jeśli nie mieć tego po na kilka godzin, coś co Was jara, niekoniecznie praca musi być dla Was zajebista. Ja jestem takiego zdania, że dużo osób mówi: No, praca, praca, musi znaleźć odpowiednią itp., itd., żeby być szczęśliwym. Ja troszkę na to wszystko patrzę. Ja uważam, żeby pójść do pracy, dostać siano. Mimo, że moja praca teraz jest bardzo fajna, bardziej mi się podoba w pracy i zajebiście generalnie się czuję, bardzo fajnie ludzie mnie otaczają, to jakby to, że idziesz do tej pracy już i dostajesz jeszcze siano i dostajesz jeszcze doświadczenie. Nie wiąże się, nie jest jakby tak bardzo ważne to, żeby mieć jakąś dojebaną pracę itp td, Wiecie co chodzi? Jakby skala e, zdobycia czegoś jest dużo wyższa niż to, czy macie z tego jakieś kurwa e, tam satysfakcję czy fan, wiecie co chodzi. Po prostu e, przechodząc tak już do takiego drugiego tematu, po prostu takiego właśnie związanego z pracą, chciałem powiedzieć, że e, żebyście starali się wyciągać z wszystkiego lekcje, no naprawdę z wszystkiego z tego, że nie zdążysz na autobus, wyciągnij lekcję, muszę wstać wcześniej z tego, że w tym sklepie nie ma czegoś, wyciągnij lekcję z tego, żeby iść kurwa do innego sklepu i poszukać czegoś, powalczyć o to, żeby coś dostać takie wyciąganie lekcji najmniejszych rzeczy bardzo wam pomoże ustabilizować się i tak naprawdę utrzymać się w ryzach e, waszej zajawy e, po prostu uczcie się na błędach, uczcie się na jakichś tam wiecie przeżyciach i wyciągajcie z tego lekcję. ja mam na przykład taki charakter, że ja wolę się wyjebać na pysk i po prostu na swojej skórze przeżyć, że zjebałem. Wiecie o co chodzi? Ja nie mogę mieć trenera personalnego na siłowni, czy nie mogę mieć jakiegoś coacha w pracy, kogokolwiek. Oczywiście każdego bardzo, bardzo kocham i szanuję, ale z drugiej strony, jeśli ktoś coś do mnie mówi, że mam coś zrobić to i to, Ciężko mi jest to, jak naprawdę, skumać. Dopiero ja mam taki charakter po prostu. Ciężko mi, jest to najba... ciężko mi jest to po prostu skumać, i wolę po prostu zrobić coś źle, ale wyciągnąć lekcje z własnych popełnionych błędów. No to jest taki mój problem. Ja też miałem problem ze zdaniem prawa jazdy bo mocnym, bo ciężko wiem, jakby z tyłu go wiem, że ten gościu, który kurwa, uczy mnie jeździć, zna się bardziej na rzeczy, ogarnia temat, wiecie co chodzi. No, napierdala od iluś tam lat, to samo, to samo, to samo. Wiem, że on wie lepiej, mimo tego wolę się wyjebać na pyski, nauczyć się. W własnym zakresie. To jest taka rzecz, która bardzo mi trudnia życie codzienne, ale staram się z tym walczyć. Jednakże no, to jest coś tak bardzo mocno zagłębionego we mnie, że zawsze mam z tyłu głowy takie coś, że a ja wiem lepiej, wiecie o co chodzi i wolę się wyjebać, niż e, posłuchać kogoś i nauczyć. No to jest taki minus w moim życiu, minus w moim charakterze, ale walczę z tym i próbuję to zmienić, e, i to jest według mnie najważniejsze. No kolejną rzeczą, która po prostu jest też e, łatwa według mnie do zrealizowania, zrozumienia, jest to, że musicie widzieć swoje błędy Niekoniecznie mówię wam, że macie wyjść do swoich ziomków czy rodziny i powiedzieć mam z tym problem, bla 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 rozmowa z samym sobą, jest głos w głowie każdy ma głos w głowie i każdy rozmawia z samym sobą najwięcej z wszystkich osób wokół i słuchajcie się często tego, tej wizji i tego głosu, który ma ci kurwa w głowie um, jeśli myślisz, że robisz coś źle, czujesz, masz takie poczucie winy robię coś źle, kurwa, muszę coś zmienić staraj się podejść do tego z drugiej strony ej, muszę to zmienić, muszę z tym powalczyć i muszę, kurczę, coś ten zrobić mi to bardzo pomogło, mi to bardzo pomogło jakby zacząć działać, że kiedy mówię, a pierdolą, wszyscy są głupi, kurwa, tylko ja jestem Spokojnie, wiecie co chodzi? Złe podejście. Eee, ja jestem głupi, wszyscy są zajebiście mądrzy, i ja jestem jedyną osobą, która ruszy mnie do działania. Myślcie w taki sposób, wiecie co chodzi? Wyciągajcie lekcje tak naprawdę mm, z tego, co wam przychodzi do głowy i starajcie się walczyć ze swoimi tak naprawdę e, demonami, co nie? Eee, to jest bardzo ważna rzecz, żeby po prostu być takim świadomym tego, że robisz coś źle. I tak samo być świadomym, że robisz coś dobrze. I po prostu umieć z tym żyć, ale. Nie, umieć z tym rzeczywiście źle powiedziane. Po prostu umieć coś z tym zrobić. Umieć ruszyć, zacząć działać itp., itd. No to jest taka, taka druga moja rada. Trzecia rada, yy, może troszkę populistyczna, troszkę kolokwialna, ale polecam wam, jeśli macie to jest tak stricte dla zajawki, to jest jakby takie outside of, takie życie codzienne. Macie jakąś zajawę? Najgorszą rzeczą, jaką możecie zrobić, jest słuchanie swoich e, takich kurwa nawet bliskich ziomali, przyjaciół. Oczywiście słuchać. Słuchać możesz, ale tak naprawdę kierować swoim umysłem i swoje serce w 100% do tego, co ktoś powiedział. Jeśli ktoś coś powiedział, nie jest powiedziane to, że jest to prawdą. Pomyślcie ile wy razy mówicie coś bez jakiegoś tam przemyślenia i jak wiele osób może odebrać to w sposób ej. Kurwa, może to ze mną jest coś nie tak. Wiecie o co chodzi? Jakby wy umieć postawić się e, w pozycji osoby, która wam to mówi. To jest taka mocna umiejętność, która pomaga nam na zrozumienie wiele. Po prostu wyjść z siebie, wyjść ze swojej jakby roli, zobaczyć na sprawę z boku. Wiele rzeczy po prostu w naszej głowie wydaje się skomplikowanych tylko i wyłącznie przez nasze przeżycia i jakieś tam kurwa wojarze życiowe. Tak naprawdę niektóre sprawy są bardzo, bardzo proste do zrozumienia, tylko musicie postarać się wyjść z roli, stanąć obok i zobaczyć tak naprawdę jak zrobiłaby to osoba, która takich problemów nie ma. Wiecie co chodzi? To jest Trudno do zrealizowania, jednakże gdy zaczniesz już to robić, jest to bardzo, bardzo fajne i bardzo ułatwia życie i tak naprawdę dążenie do celu. Kolejną sprawą, którą chciałbym jeszcze poruszyć w tym odcinku, to tak naprawdę odcięcie się od znajomych. Może nie w 100%, może nie w 50%, to jest troszkę taki hot take bym powiedział, to jest coś takiego, kurcze to wiem, że na pewno wiele osób się ze mną nie zgodzi. Ale ja w momencie, gdy po prostu pier zacząłem pierdolić melanżę, zacząłem pierdolić przejmowanie się jakimiś sprawami innych osób, pomaganie, być takim kurwa zajebiście dobrym człowiekiem, który będzie na każde zawołanie, zacząłem odczuwać szczęście i zacząłem odczuwać tak naprawdę plusy i pasje z zajawki, co nie? Eee, przestałem chodzić na melanżę, przestałem robić jakieś głupstwa, eee, tak naprawdę maksymalizować moją osobę, w oczach innych, żeby po prostu, wow, będę na ich oczach najlepszy, będę dla nich na każde zawołanie. I zacząłem po prostu myśleć o sobie. Taka, takie bycie egoistą, troszkę takie egoistyczne podejście do rzeczy może być naprawdę bardzo pomocne. Nie mówię o takim egoizmie w wydźwięku negatywnym, tylko o takim egoizmie. Zdrowym. Wiecie co chodzi? Może to nie ma takiej definicji jak zdrowy egoizm, bo egoizm zazwyczaj kojarzy nam się z czymś negatywnym, ale taki egoizm stricte, mmm, który pozwoli wam odróżnić siebie i swoje potrzeby od potrzeb innych i innych osób. Wiecie co chodzi? Że po prostu scentralizujcie sobie i zróbcie sobie hierarchię wartości i wszystkie kurwa obowiązki w głowie, ustawcie tak, jak wam to odpowiada, i po prostu dążcie tym celem i wałkujcie, wałkujcie jeszcze raz, wałkujcie to, aż uda wam się to osiągnąć. Zacznij robić to, co kochasz, zacznij robić to, co ci sprawia przyjemność i to jest nieważne, że ktoś się śmieje, ktoś kurwa yy, wyśmiewa się, ktoś myśli, że robisz coś źle, ja mam milion osób wokół, które mówią, że robię coś źle, że jestem ci zjebem, wyglądam krzywie mordę itp., itd., ale mam to w chuju. Musicie nauczyć się tego, że wasza opinia i wasze zdanie jest kurwa najważniejsze dla was. Nieważne jaki to ma wydźwięk wśród ludzi, to nie ma znaczenia. Wasza opinia i wasz mindset, jakby wasze dążenie do celu, ma być tutaj na pierwszym miejscu. Jeśli mnie słuchasz teraz, kolego, koleżanko, chłopaku, dziewczyno, ktokolwiek, miej zawsze w głowie siebie na pierwszym miejscu, a dopiero później innych. Żyj w taki sposób. Na pewno będzie Ci dużo łatwiej osiągnąć cel. Po prostu takie scentralizowanie siebie na samym środku jest bardzo, bardzo pomocne i bardzo Wam pomoże e, osiągnąć wybrane cele i osiągnąć wam to, co tak naprawdę zapragniecie i to, o czym marzycie. Taką ostatnią rzeczą, która mi przychodzi jeszcze na myśl, to do tego odcinka, już się nie zgadywać, o prawie 20 minut e, gadam. E, to jest takie. No ja, ja mam to wydzierane, no hard feelings, wiecie o co chodzi? Nie przywiązujcie się zbyt mocno do drugiej osoby, nie przywiązujcie zbyt mocno swoich uczuć, swojego humoru i nie uzależniajcie go od osoby, którą, na której wam zależy itp. Itd. Nieważne, czy to chłopak, czy dziewczyna, czy kurwa przyjaciółka, czy przyjaciel, czy członek rodziny. Nie uzależniajcie swoich emocji od kogoś innego i nie otwierajcie się w skrajny, mocny sposób. Starajcie się po prostu te uczucia okazywać tylko i wyłącznie sobie. Starajcie się siebie pokochać takim, jakim jesteście. Mimo, że to jest bardzo, bardzo trudne do zrealizowania i sam się borykam z tym, żeby pokochać samego siebie. Starajcie się po prostu za wszelką cenę te uczucia i te takie zajawki cokolwiek, co tam sobie kurwa dziubiecie zachować dla siebie i być z sobą prawdziwym. To chciałem wam przekazać w tym odcinku, żeby po prostu mieć w głowie mieć tak naprawdę tylko siebie, mieć kolegów, tam, przyjaciół, wszystko jest spoko, wyjeździć z nimi, pogadać itp. Itd. Nie mówię wam, że macie od nich odbić w 100%, ale chciałbym, żebyście zawsze na pierwszym miejscu mieli siebie, jeśli chcecie osiągnąć sukces, osiągnąć swój cel i tak naprawdę dojść do jakiegoś miejsca, w którym chcecie być. Polecam wam to od serca, polecam wam wziąć sobie te rady. Oczywiście nie wszystkie, to nie każdemu pomoże, nie każdy ma charakter taki jak ja i nie każdy ma światopogląd taki jak ja, ale. To są rzeczy, które mi naprawdę bardzo pomogły i to są rzeczy, które po prostu zbudowały mój charakter, zbudowały moje podejście do wielu, 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 wielu tematów. E, dajcie znać. Bardzo bym chciał znać Waszą opinię na ten temat. E, jakie są Wasze rady, jak zacząć robić swoje i jak tak naprawdę na wszystko się zapatruje, zapatrujecie Bardzo mi miło jest, że oglądacie cieszę się, że jesteśmy już na równo z rapna w subskrypcjach, więc jeżeli chodzi o kanał Reaction to Music, rośniemy w siłę, e, napierdalamy dalej, czekajcie na nowe rzeczy, czekajcie na premiery i pamiętajcie, że bardzo Was kocham staram się każdemu, każdemu odpisywać nadal na instagramie zawsze macie moje wsparcie i jak masz jakiś gorszy czas, wróć sobie do moich filmików, posłuchaj albo napisz mi i na pewno wszystko się ułoży życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo miłości i co najważniejsze, dużo wiary w siebie i zcentralizowanie na środku Waszej osoby. Wszystkiego dobrego.